Cześć, witam Was w drugiej lekcji, w której będę opowiadać o trybie rozkazującym w języku polskim. W pierwszej części opowiadałam o trybie rozkazującym, o prośbach, o poleceniach w sytuacjach, gdy mówimy do jednej osoby i jest to sytuacja nieoficjalna, czyli na przykład mówimy do kolegi lub do koleżanki: otwórz proszę okno, bo jest gorąco. I dzisiaj kontynuuję ten temat, ale będę mówić o sytuacjach, w których rozmawiamy z jedną osobą, z kobietą lub z mężczyzną, ale w sytuacji oficjalnej, czyli na przykład rozmawiamy ze sprzedawcą w sklepie, albo rozmawiamy z kimś starszym, kimś, nie wiem, przełożonym w pracy, jeżeli mówimy do siebie na pan, pani, albo gdy rozmawiamy z urzędnikiem, z pracownikiem banku i tak dalej, a więc sytuacje oficjalne. I tak jak już wiecie, w sytuacji nieoficjalnej ta struktura, tryb rozkazujący, to jest forma, to jest konstrukcja: otwórz, napisz, idź, zrób. No i dzisiaj pokażę Wam analogiczne konstrukcje, ale właśnie gdy mówimy, rozmawiamy z kimś w sytuacji oficjalnej. I opowiem Wam też o takim magicznym słówku niech. Niech, które tutaj jest związane z tym tematem. Więc jeśli chcecie wrócić do tego pierwszego filmiku, to link do niego znajdziecie w opisie. I w tym pierwszym filmiku pokazywałam Wam, tutaj takie małe zrobimy przypomnienie, jak wygląda ten tryb rozkazujący właśnie w sytuacji nieoficjalnej, i to będzie takie zdanie: otwórz proszę okno, otwórz proszę okno. Ale mówiłam Wam też, że to nie jest jedyna konstrukcja, której używamy, gdy chcemy kogoś o coś poprosić. I te inne, częstsze według mnie konstrukcje, to są właśnie te dwie, czyli numer 2 i numer 3. Możesz otworzyć okno? Mógłbyś otworzyć okno? A nawet tutaj jeszcze mamy czwartą i piątą. Otworzysz okno? Otworzyłabyś, otworzyłbyś okno? Więc pamiętajcie, że po pierwsze, tryb rozkazujący jest wykorzystywany nie tylko, gdy o coś prosimy, ale też gdy dajemy komuś polecenie, gdy wydajemy, czy mówimy komuś, co musi, powinien zrobić, gdy dajemy rady, wskazówki, nie tylko, gdy prosimy. Więc tryb rozkazujący, ta konstrukcja gramatyczna ma wiele funkcji, a ta jedna konkretna funkcja, czyli prośba, może być realizowana za pomocą różnych tutaj struktur gramatycznych. No i teraz zobaczmy, jak to wszystko wygląda w wersji oficjalnej. Więc do kolegi powiem: Marek, otwórz okno, a do pana Marka powiem: panie Marku, niech pan otworzy okno. Panie Marku, niech pan otworzy okno. Ale jeżeli chcecie pana Marka o coś poprosić, i to jest taka normalna prośba właśnie, chcecie, żeby ktoś coś dla was zrobił, żeby wam pomógł, żeby wam coś dał, żeby coś napisał, to nie jest najlepsza konstrukcja. Dlaczego? Za chwilę do tego dojdziemy, bo powiem wam więcej o tym słówku niech, ale to za chwilkę. Jeżeli chcecie kogoś w sytuacji oficjalnej o coś poprosić, to najlepiej, najbezpieczniej i najskuteczniej wykorzystać te dwie konstrukcje, czyli może pan otworzyć okno? Albo mógłby pan otworzyć okno? Więc jeżeli prosicie o cokolwiek, zaczynajcie właśnie od tego. Czyli może pan to zrobić? Mógłby pan to zrobić? Może mi pani pomóc? Mogłaby mi pani powiedzieć? I tak dalej. Więc prośby, do próśb najlepsze są te konstrukcje. I też tutaj jeszcze inne alternatywne, czyli otworzy pani okno? Albo otworzyłaby pani okno? Więcej o tym mówiłam właśnie w tym pierwszym filmiku, więc jeżeli chcecie kogoś o coś poprosić, to te konstrukcje powinny być Waszym pierwszym wyborem. No, ale w takim razie o co chodzi z tą konstrukcją niech? Tutaj zwróćcie uwagę, że gramatycznie to tak naprawdę nie jest ten tryb rozkazujący. Gramatycznie to jest po prostu czasownik w trzeciej osobie. Ona robi, niech pani zrobi. Ona otworzy, niech pani otworzy. Więc to jest po prostu trzecia osoba. On otworzy, ona otworzy, ono otworzy i dodajemy to słówko niech. I w ten sposób tworzymy gramatyczny tryb rozkazujący. Ale jeżeli ja chcę kogoś o coś poprosić, to słówko niech nie jest moim pierwszym wyborem. Do czego więc używamy tego słówka niech? To będą raczej rady i wskazówki. Więc jeżeli na przykład na ulicy jakaś kobieta mnie pyta, gdzie jest ulica Sienkiewicza, albo nie wie pani, gdzie tu jest najbliższy bank, ja mówię: wie pani co, nie wiem, ale niech pani zapyta tam w informacji. Niech pani pójdzie tutaj i zapyta tego mężczyznę. Czyli to nie będą prośby, to będą raczej rady, wskazówki, tego typu sytuacje.
Bo dla mnie to niech brzmi troszeczkę tak, jeżeli mam kogoś o coś poprosić i mówię, niech pani mi pomoże, to to jest dla mnie zbyt silne i zbyt mało kulturalne. Dlatego częściej prosimy, mówiąc, czy może pani coś zrobić, albo czy mógłby pan coś zrobić, a tego słówka niech użyjemy, dając ludziom rady albo wskazówki. Albo na przykład, jeżeli ktoś ma problem z komputerem, coś się zacięło, coś nie działa i ja mogę powiedzieć, niech pani włączy i wyłączy i może wszystko będzie działać. A więc nie prośba, ale raczej rada czy wskazówka. I wtedy to brzmi dobrze. Więc to jest pierwsza sytuacja, kiedy ja używam tego słówka niech. Druga sytuacja, może taka trochę nietypowa, kiedy rozmawiamy o innej osobie, której z nami teraz nie ma. Na przykład wyobraźmy sobie, że moja koleżanka Monika powiedziała mi kiedyś, że chciałaby więcej zarabiać. No i ja teraz rozmawiam z kimś na temat tej sytuacji. No i mówię, wiesz co, Monika chciałaby więcej zarabiać, nie wiem co jej doradzić. No i rozmawiamy, co można w tej sytuacji zrobić. I mogę powiedzieć, rozmawiając z kimś na temat Moniki, niech Monika porozmawia z szefem, niech Monika poszuka lepszej pracy. Albo niech Monika założy własną firmę. Czyli to są wszystko propozycje, rozwiązania, wskazówki dla kogoś, kogo w tej chwili tutaj nie ma. Więc ja rozmawiam o jakiejś innej osobie. Niech Monika to zrobi, niech Monika tam to zrobi, niech to. Więc tak naprawdę ja tutaj mówię, Monika powinna. Może będzie dobrze, jeżeli Monika to zrobi. Więc to jest druga sytuacja, kiedy używamy tego słówka niech, czyli tej gramatycznej konstrukcji, niech ktoś coś zrobi, gdy daje rady innej osobie, ale nie tej osobie, z którą bezpośrednio rozmawiam, ale komuś trzeciemu. I ostatnia sytuacja z tych takich najbardziej typowych, kiedy używamy słówka niech, to są wszelkiego rodzaju życzenia. Ale nie tylko życzenia, które składamy komuś na przykład z okazji urodzin czy imienin, ale takie życzenia, moje życzenia wobec rzeczywistości. Czyli na przykład dzisiaj pada cały dzień deszcz i ja już mam dosyć tego deszczu, więc mogę powiedzieć, niech przestanie padać. Czyli to jest moje życzenie do pogody, do deszczu. Chciałabym, żeby przestało padać i mam nadzieję, że jeżeli ja to powiem, no niech w końcu przestanie padać, to ten deszcz przestanie padać. Więc troszeczkę jest tutaj taka magiczna funkcja tego słówka niech. Albo na przykład jest zimno, ciągle muszę chodzić w kurtce, chciałabym, żeby było ciepło i mogę powiedzieć do kogoś, albo tak po prostu wyrazić takie życzenie, niech zrobi się w końcu ciepło. No niech będzie już w końcu 15-20 stopni, żeby mogła zdjąć kurtkę czy bluzę. Więc tego niech tej samej konstrukcji używamy, wyrażając nasze życzenia wobec rzeczywistości, w której się znajdujemy. Niech przestanie padać, niech zrobi się ciepło. Niech w końcu spadnie deszcz, jeżeli jest za mało deszczu. Ale też używamy tego w takich normalnych życzeniach, czyli jeżeli składamy komuś życzenia urodzinowe, imieninowe albo z jakiejś innej okazji. No i mogę komuś powiedzieć wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci, żebyś była zawsze szczęśliwa i życzę Ci, żeby każdy dzień był radosny. Albo, i tu właśnie mogę użyć tego niech, niech każdy dzień będzie radosny, niech spełnią się Twoje wszystkie marzenia, niech wszystko będzie tak, jak sobie wymarzyłaś. A więc to mogą być życzenia wobec rzeczywistości albo konkretne życzenia do konkretnej osoby. No dobrze, mam nadzieję, że już bardziej tak czujecie i rozumiecie, kiedy Polacy używają tego słówka niech i że będziecie umieli skutecznie prosić różne osoby o różne rzeczy w sytuacji oficjalnej. Pamiętajcie, że ten gramatyczny ekwiwalent otwórz okno, czyli gramatyczny ekwiwalent trybu rozkazującego, to jest niech pan, pani otworzy okno, ale jeżeli kogoś o coś prosicie, to lepiej wykorzystywać te inne konstrukcje, a słówko niech oprócz tego typu prośby czy rady oficjalnej ma też inne funkcje w języku polskim. Dużo informacji, bo ten tryb rozkazujący jest bardzo obszerny. Jest tutaj dużo rzeczy, o których można by mówić i mówić. I to jeszcze nie jest ostatni filmik z tego tematu, bo trzeci filmik to będą prośby, wskazówki, rady w sytuacjach, gdy rozmawiamy z kilkoma osobami. Zarówno w sytuacji nieoficjalnej, jak i oficjalnej. Także w przyszłym tygodniu zapraszam Was na ostatni filmik z tego tematu trybu rozkazującego i będę mówić właśnie o tym, jak prosić, jak
dawać rady grupie osób, albo w sytuacji oficjalnej, albo nieoficjalnej. To na dzisiaj wszystko. 10 minut. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Cześć!